niemożliwe. Kanał wspiera sklep z grami Instant Gaming. Znajdziemy tutaj masę gier na masę platform. Starsze gry, najnowsze gry, jak i do ładowania. Kupując z przypiętego linku w komentarzu lub z opisu, wspierasz lorowego świra. Dziękuję. Dzień dobry moi mili, witam was przepięknie w kolejnym materiale. Porozmawiamy sobie dzisiaj o nowej zapowiedzi, w zasadzie wszystkich gier Riotu, nowych gier Riotu na 2023 rok, ale teraz zostały tak już oficjalnie zapowiedziane, że dobra, jest 2023, tutaj i tutaj te gry wyjdą. Mowa tutaj o The Mage Seekerze, czyli grze o Sylasie, mowa tutaj o Convergence, czyli o grze o Echo, oraz mowa tutaj o Song of Nunu, czyli, jak sama nazwa wskazuje, będzie to gra o Nunu i Willampie. Natomiast nie byłbym sobą, gdybym tego materiału od pewnej dygresji nie rozpoczął. Na pewno są wśród was niektórzy, tak jak ja, którzy się zastanawiają, co tam w Riot Games w temacie League of Legends się dzieje. Ponieważ poza patchami i skórkami i czasem nowymi postaciami, kontentu tutaj nie ma. Bo eventów nie ma, jest jeden event raz do roku, jakiś nowy tryb podobno robią, no i byłbym zapomniał, że Riot Games prawie zapomniało, prawie, bo była przecież książka o zrujnowaniu, prawie zapomniało o swoim lore. Nie da się nie mieć takiego wrażenia, że co się dzieje z tą Ligą Legend? No i tutaj naprzeciw wychodzi Riot Forge. Przez co nadal się zastanawiam, ponieważ Riot Forge jest to wydawnictwo. Czyli jeżeli ktoś nie wie, działa to na takiej zasadzie, że Riot daje jakąś licencję na część swojego uniwersum, na przykład na projekt o Sylasie, jakiś zewnętrzny deweloper to robi, a Riot sobie to wydaje. Ale żebyśmy się, moje drogie lorowe świry, dobrze zrozumieli. To, że Riot Games zapowiada, że te trzy gry będą na 2023 rok, są to świetne wieści. I teraz tak, gra o Sylasie wychodzi już na wiosnę, gra o Echo wychodzi na lato, a na jesień gra o Nunu. Więc zaczniemy sobie omawiać chronologicznie. Czyli zaczynamy od Sylasa. The Mage Seeker wychodzi najszybciej i już na wiosnę. I chciałem generalnie coś o tej grze powiedzieć, ale gdy wszedłem na oficjalną stronę tej produkcji, okazuje się, że jest tam tylko informacja, że gra ukaże się niedługo, w 2023 roku. Nawet nie, że na wiosnę tego roku, tylko niedługo. No i w zasadzie to są wszystkie informacje, ale możemy sobie jeszcze tak tutaj Sylasem poruszać. Nie wiem, czy ktoś pomyślał, że to będzie super? Albo dobra, zróbmy, żeby coś było. Nie wiem na jakiej zasadzie, ale na oficjalnej stronie nic więcej nie ma. Oczywiście nazwa The Mage Seeker jest nawiązaniem do zakonu łowców magów, do którego Sylas też w przeszłości należał, ale teraz są wszystkim tym, czego nienawidzi. Natomiast trailer, który daje nam tutaj minimalne informacje, to czytamy, że The Mage Seeker jest akcyjnym RPG o pikselowej grafice 2D. No i teraz tak, niektórzy mogą tutaj z widłami na Riot Games wyjść. Ruined King wyglądał tak, a The Mage Seeker będzie wyglądał tak. Też się zdziwiłem, że będzie to pikselowa gra, myślałem, że będzie to coś bardziej pokroju jakiegoś Diablo czy Path of Exile. Sam uważam, że grafika nie jest wyznacznikiem tego, żeby się dobrze bawić, chociaż oczekiwałem czegoś innego. Niemniej taka pikselowa grafika może okazać się strzałem w dziesiątkę. Być może poczujemy takie fajne retro klimaty. Natomiast czym bym chciał, żeby ta gra była? Inna gra spod skrzydeł Riot Forge była bardzo dobra. Ruined King pomimo swoich wad prowadził bardzo ciekawą historię, miał bardzo fajne zakończenie i rozwijał fabułę wielu postaci. Bardzo bym chciał, żeby The Mage Seeker zrobił to samo. I teraz tak, w tym temacie nie mam oczywiście żadnej mocy sprawczej, ani nie uważam się za jakąś alfę i omegę, która zrobiłaby tą grę lepiej. Po prostu powiem wam, co ja bym chciał jako wielki fan uniwersum zobaczyć. Kojarzycie, że kiedyś był taki Cinematic Warriors? Ja wiem, że teraz weszliśmy w erę motylków, ale kiedyś cinematiki były nieco inne. I tam mieliśmy szturm Sylasa wraz z wojownikami zimowego Szpona na Demacian, wśród których była Lux i Garen, no i później oczywiście pojawił się Galio. Przed tym Sylas udał się do Freljordu w poszukiwaniu magicznych mocy, dogadał się z zimowym Szponem, przekonał ich, że Demacia jest pełna skarbów, no i jak widać skumali się, ale co po cinematiku się działo, nie wiadomo. Mieliśmy taką sugestię, jakoby bitwa miałaby się zacząć, ale jakby Sylas i Szpon byli na przegranej pozycji. Nie był byłbym fanem tego, żeby Sylas został drugi raz zamknięty. Mam wrażenie, że to by trochę oznaczało, jakby nie było innego pomysłu związanego z tą postacią. To, co ja bym chciał zobaczyć, to fakt, że rzeczywiście Sylas na Demacian przegrywa, ale ucieka. I tutaj może nie zmienia się jego motywacja, ale sposób, aby ją wykonać. Zmienia po prostu środek, który umożliwi mu dotarcie do celu. I ogólnie przy wprowadzeniu Sylasa Demacjanie okazali się takim troszeczkę narodem hipokrytów, jeżeli chodzi o magię u szczytu władzy. To, co ja bym chciał zobaczyć, to to, że Sylas przegrywa,
wygrywa, ale ucieka i zaczyna rozmyślać, czy rzeczywiście wybrał dobrą drogę. I to, co ja bym zrobił, to jakiś samouczek we Freljordzie, taki wiecie, tutorial czy początkujący poziom, na to też mógłby wskazywać moment z tego trailera i fragmentu zaprezentowanego gameplayu. I chciałbym, żeby Sylas podróżował po jakichś dworach wysoko urodzonych demacjan, wysokich demacjańskich rodów i lub podróżował jeszcze po jakichś placówkach, więzieniach, tajemniczych miejscach zakonu łowców magów, gdzie odkrywałby tajemnice, które tam ukryto. W ten sposób mógłby ukazać opinii publicznej tajemnice tego zakonu i pokazać, że łowcy magów są źli, że traktowanie w taki sposób magów jest bardzo złe i nie przystoi demacjanom. Być może ludność wtedy zaczęłaby ich inaczej postrzegać i przystąpiliby do takiej akceptacji magów. Być może troszeczkę by się kłóciło to z głównym konceptem demacji, ale sam uważam, że regiony, jak i postacie powinny iść ze swoim lore do przodu. Natomiast to, co widzimy z zaprezentowanego gameplayu. Bardzo bym chciał, żeby ta gra wyglądała jednak troszeczkę inaczej. W sensie nie wiem, czy to jest kwestia filmu, czy to jest kwestia jakiegoś wcześniej nagranego ujęcia, ale mam wrażenie, że wygląda to trochę nieestetycznie po prostu. No i teraz tak, po lewej stronie widzimy gościa z gwardii demacjańskiej, który szarżuje na Sylasa i ma na sobie jakąś tarczę. Nie do końca bym chyba chciał, żeby gwardziści mieli jakieś tarcze, bo to zupełnie nie pasowałoby do tej formacji, ale może gdzieś tam jakiś mag z tyłu po prostu go otarczował. Albo może w grze też zobaczymy Lux. Bardzo bym chciał. Tutaj, co też jest ciekawe, bardzo bym chciał to zobaczyć, mamy ognisko. A jedyna rzecz z ogniskiem, która mi się z demacją kojarzy, to Fiddlesticks. Gdyż taki mieliśmy tutaj oto kiedyś cinematic przy reworku i powrocie Fiddlesticksa. Tego też moglibyśmy zobaczyć. Czemu by nie? Ale to mnie najbardziej ciekawi. Gdzie Sylas walczy chyba z jakimś bossem, który jest hełmem albo głową wardzisty demacjańskiego. Mogą to być właśnie tajemnice skrywane przez wspominany przeze mnie zakon łowców magów. Gdzie pomimo tego, że mają magię tępić, to sami używają jej do niektórych dziwnych celów. I to byłby jeden z tych dziwnych celów. Ale mam wrażenie, że trochę za dziwny. Zawsze jak to widzę, to mam wrażenie, jakby nie było pomysłu na ciekawszego adwersarza. Chyba, że będzie to miało jakieś wyjaśnienie, dlaczego jest to głowa lub hełm. Zobaczymy. Niemniej, RPG z Sylasem mam wrażenie, że jest grą, na którą czekam chyba najbardziej, ponieważ gry RPG, które polegają na zbieraniu loota, walczeniu z potworami, levelowaniu swojej postaci, czy wykonywaniu różnego rodzaju questów, to jest mój ukochany typ gier. Dlatego nie mogę się już doczekać i na pewno na streamie będziemy sobie próbować. Kolejna gra chronologicznie, która wychodzi, to będzie letnie Convergence, gdzie będziemy grali sobie Echo, w takiej załuńskiej platformówce bym powiedział. Klimat Zone jak najbardziej lubię. Natomiast nie zrozumcie mnie źle, na każdą z tych trzech gier czekam i na pewno w Convergence będę się zagrywał, natomiast na to czekam najmniej. Ponieważ osobiście uważam, że tego typu platformery nie są dobrym nośnikiem historii. Oczywiście grałem zarówno w platformery 2D, jak i 3D. Uwielbiam serię Rayman, Kangur Kakao, czy chociażby Orient The Blind Forest. Zagrywałem się w te tytuły niemiłosiernie. I prawdopodobnie Echo też będę skakał i mocno bił oponentów po głowach. Tylko też mam wrażenie, że gry od Riot Forge mają taki przekaz, że mają one rozwijać aktualne uniwersum League of Legends. A tutaj widzę najmniejszy potencjał do rozwoju. Będziemy mieli takie długie bieganie po ścianie, charakterystyczne dla elementów zręcznościowych. Okej, spoko, wygląda to bardzo dobrze. Tutaj jakaś walka z oponentem, a tutaj ewidentnie wygląda, jakby byłby to ktoś na zasadzie jakiegoś minibossa, może nawet głównego złego. Fajnie jest zrobiony, trzeba przyznać. O Convergence wiemy już praktycznie od bodajże 3 lat, mam wrażenie, gdyż ta gra była chyba zapowiedziana gdzieś w okolicach 10-lecia Riotu. Jakbym miał znowu wcielić się w scenarzystę, ja bym tą grę zrobił w taki sposób, że wiemy, że Echo nie za bardzo zgadza się z porządkiem, który panuje w Zone. Nie podoba mu się, że są potężni hembaronowie, którzy zatrudniają wielu ludzi za praktycznie bezcen. Tym jego rodziców, którzy są tak zmęczeni, że zasypiają przy stole na krzesłach. Jestem prawie pewny, że będzie to gra polegająca na pokonaniu jakiegoś jednego hembarona. Moglibyśmy w tej grze na przykład zobaczyć Zeri jeszcze. Wiemy przecież, że gdy Zeri wychodziła, to skumała się z Echo. Nawet taki może krótki epizod z tą bohaterką w tej grze. Czemu by nie? Echo jest na pewno jednym z bardziej lubianych bohaterów w League of Legends, więc myślę, że sporo osób będzie na tą grę czekało. Natomiast pośrodku moich oczekiwań jest pieśń o Nunu. Chociażby dlatego, że mam takie dziwne wrażenie, że z racji tego, że gramy Nunu, ta gra może być przesadnie dziecinna. Natomiast w tym miejscu gameplayowych rzeczy omawiać nie będę, gdyż wcześniej już widzieliśmy urywki gameplayowe z tej gry. Wiemy, że będzie to gra przygodowa, będziemy mieli jakąś historię, przez którą będziemy sobie przechodzić. Naszym pomocnikiem będzie Willam, który prawdopodobnie będzie naszym takim mountem, będzie gościem, który będzie nam pomagał na przykład tworzyć różne lodowe rzeczy, abyśmy przechodzili na przykład mosty. Ogólnie rzecz biorąc jest tego trochę.
Grę zobaczymy dopiero na jesieni 2023 roku. W ramach ciekawostki, ten tytuł miał mieć premierę już półtora roku temu. Nawet z jej okazji dostałem taki tutaj kalendarz adwentowy. Jestem fanem, żeby dłużej nad produkcją posiedzieć, ażeby wyszła dobrze, ale zacząłem się zastanawiać, co tam w tej grze może być. Natomiast co bym chciał w tej grze zobaczyć? Myślę, że gra może polegać na próbie odszukania matki Nunu imieniem Laika i będziemy przemierzać Freljord na przykład od wioski do wioski, pytać, szukać, wykonywać jakieś zadania dla ludzi, a oni coś tam nam powiedzą. Z racji tego, że ma to być taka dość pocieszna gra, to albo sytuacja z Laiką w ogóle się nie zmieni, w sensie po zakończeniu gry będzie powiedziane, że nadal możemy ją znaleźć, albo ją znajdziemy. Wydaje mi się, że na pewno spotkamy tutaj jakieś postacie. Bazując tutaj na kalendarzu, który dostałem, oczywiście tutaj mamy informację, że kalendarz przedstawia, ale może w grze też będziemy mieli Olafa, Aszkę, Brauma bardzo bym chciał, Gragasa chciałbym jeszcze bardziej, no i Tryndamer. Nie ukrywam, że szykuje się bardzo ciekawy rok. Autentycznie mega się cieszę. Wszystkie te gry na pewno będę na streamie ogrywał. Myślę, że te tytuły na pewno umilą nam czekanie na Riotowe MMO. Przede wszystkim pokażą poza Ruined Kingiem siłę uniwersum League of Legends. Dziękuję mojej mili za wysłuchanie tego materiału do końca i widzimy się w kolejnych filmach. Trzymajcie się. Cześć.